Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Jewop Stefan oraz jego pomocniczka Lama, czyli inaczej mówiąc Gwiezdny Klucz i... Lamelia, to jest Lamelia siostra. Tak, i siostra. Gramy dalej w... Narzędzia w górę! I robimy remont w pokoju numer, nawet nie wiem który, bo nie policzyłem. Więc pokoju tak. Nawet nie... Co my tu mamy zrobić? Lud! Mój schemat. Co? Mamy... A, tam będzie trzeba pomalować. I zedrzeć starą tapetę, dobra. Obróć w ściany. Zaraz to zrobię, spokojnie, spokojnie. Ja przyniosłam wiadro na śmieci. Dziękuję. Ponownie otworzę. Tak, tylko tam pomalować na zielono. I tutaj tapetę oraz dywanik. A, i tam jeszcze tapetę założyć. Proste. To nie jest tak źle. Poradzimy sobie. Gorsze rzeczy już robiliśmy. Kurier! Ale czemu od tamtej strony? A, już wiem, czy mi trudność. Ta na pewno nam drzwi zablokowywała. Straciliśmy kuriera, więc już jest niedobrze. Ja nie umiem więc... normalnie postawić tego głupiego wiaderka. Aj, kurier. Siostra. Ja tam biegnę szybko. I tak, ja już zacznę tutaj malować. To było w tym pokoju, gdzie akurat farbę zdzierasz, te tapety. Siostra, bez komentarza, proszę cię. Idź odebrać szybko kleja. Idę. Przy czym nie używaj jeszcze kleja, pamiętaj, najpierw musimy poczekać na tapetę, zanim będziemy kleja używać. O, i cóż. Nadal jak widzicie, ja jestem Jopem Stefanem, nie mam po co zmieniać postaci, tak samo jak byłem Doniczkiem do końca. O, kolejna farba! O, no! Musiałaś po prostu popchnąć mnie tak, żebym przewrócił się, prawda? Nie. Uciekł? Uciekł. No to nie zdążymy. A to wszystko ja przez wiadro. Ty umaluj, ja idę po wszystko. Tapety już są. No wiem przecież. Tam je odebrałem. A teraz proszę usunąć mi śmieci, bo przez nie nie wejdę tutaj. Ja to odbiorę. Jezu, ten poślizg. A to jest farba do tego pokoiku. To ja miętowa. Już pomaluję. Do tego pokoiku. Okej. Ładna jest rośnie, ta farba. Rośnie procent. A. I dywan. To Jezu. Ja go odbiorę. Ile tych kurierów zamówili? No dużo. Przecież każdy przywozi jedną rzecz, więc a dużo. A tutaj? Tutaj tapety. Co miało być? Okej. I? Nie. Aha, na lodzie nie mogę rzucić. Dobra, ja położę już ten dywan. Śmieci tu są. U siebie. Dobra, to kładź. I pan też ma mało czasu. Bo dużo nam zleciało na łapanie kurierów. No, trudność tego poziomu. Po prostu. No, a mówię, że gra jest za łatwa? Mogłam siedzieć cicho. A ogólnie to my nagrywamy te odcinki jeden po drugim. No, jakby oni tego nie wiedzieli. Też da się zauważyć. Po czym? Chociażby po tym, że ustawienia twoje głosowe są niezmienione od kilku odcinków. A zazwyczaj jest tak, że nie pamiętam, jakie ustawiam ci ustawienia głosowe, więc za każdym razem masz inne. Jak siadam do kolejnej sesji nagraniowej, więc no. A, warto wiedzieć. Gdzie jest klej? Takie rzeczy. Klej? Przecież nie. Tam leży, za tymi drzwiami, tutaj obok planu. Dobra. Teraz pan tej klej najpierw do wiadra. Wiadro jest na zewnątrz. Postawiłem je tam, by nie było potrzebne, żeby nie bałaganiło. Puść ten klej. Wiesz co, może lepiej, żebym tutaj obsługiwał klej. Po prostu postaw kleja, lepiej. I ja będę się nim zajmował, ty idź od drugiej strony po tapetę. No, gdzie ty biegniesz, siostra? Co idziesz? No, ty byś wystawił tutaj ten dywan. Ja go bym wyrzucił. A tak tylko straciliśmy więcej czasu. Nie zdążymy, wiesz?
Mówiłem, nie ruszaj kleju, tylko bierz tapety. Bo jeśli ty będziesz chciał naprawdę ruszać klej, to się źle skończy. Znam twoją lamę. Teraz uzewnętrznioną. Dawniej skrytą w twoim wnętrzu. Kichaj. Coś jeszcze trzeba będzie zrobić, z tego co widzę. Jeszcze tu jest jedna ściana. O tu. Gdzie? Tu. A, no. No i teraz musimy posprzątać. I znowu mam mało czasu. A ja się nie mogę ruszyć, bo co się ruszę, to od razu się ślizgam na plamach. Plan szybko. Bierz. A my. I znowu przez jedną plamę się nie udało. Super. No, gwiezdny klucze, nie marudź. Będę marudził. Ja tu spinam tyłek, żeby dać radę. No to spinaj mniej. Albo najlepiej nie spinaj, tylko po prostu nie wysypuj rzeczy z wiadra. Zem ty to zrobiłeś. Nie, siostra. Jak były śmieci w wiadrze, to ty to zrobiłaś, nie ja. Więc nie zrzucaj tu winy na mnie. Potem wystaw już projekt, przecież ja pamiętam co gdzie trzeba. A im mniej rzeczy będzie tutaj w środku, to tym szybciej to ogarniemy. Ja już pójdę pilnować kurierów. Tak, ty czekaj na kurierów, ja sam tu będę sprzątał, bo jeśli ty będziesz przy wiadrze, to będą problemy. Halo, kurier! Mój klej. Tylko w jakieś bezpieczne miejsce, żeby go nie rozlać, proszę cię. Ale go nawet jak tutaj tak przewrócisz, to się nie rozlewa. Rozlewa się. No mówię ci, że... Mówiłam ci, że z tym wiadrem to same problemy. Nie są same problemy, ja tutaj teraz po prostu zlamiłem raz i tyle. Ogólnie wiadro jest... No, musiałeś zepsuć? Już idę po farbę. Farba gdzie ma być? Tam? Tak, tutaj. Już możesz się zająć farbą. Nie. Tutaj jest morska farba. Tak, tutaj. Tutaj. I patrz, mówiłaś, że się nie przewróci. Nie rozleje, a rozlało. Ja to odbiorę i już od razu tamten pokoik przyrządzę. Rządzisz pokoik? Tak. Przyrządza się dania w kuchni. Ja wiem, co ja mówię, siostra. Ja nie wycofuję się ze swoich słów. Przynajmniej nie tym razem. Bo to nie jest coś pokroju spało mu się chciać. Już odbieram. Ty nawet lepiej nie próbuj, siostro, bo ty jeszcze byś coś rozlała, próbując. Pójdę wywalić śmieci w takim razie. Okej, chcesz wywalać śmieci, to wywal. Chociaż nie wywalam. Już wywaliłam. Żeby zrobić tak, o. O, dywan. To coś do ciebie. To ja już rozłożę dywan. To łap. Pięknie się odezwał ktoś. No cóż. Mowa budowlańców. Nic dziwnego, że nie rozumiesz, skoro nie jesteś prawdziwym budowlańcem. A co to oznaczało w takim razie? A nie powiem. Tylko prawdziwy budowlaniec to zrozumie, a ty nie jesteś, więc nie możesz znać tajników bełkotu budowlańców. Wiem, że nie wiesz, co to znaczy. Ja nie wiem, bez przesady, siostra, jestem tu ekspertem od budowy. Na pewno większym niż ja. Ale z tym ekspertem to bym nie przesadzała. A teraz najważniejsze pytanie. A dobra, już widzę, gdzie jest klej. I teraz największa porada. Po wlaniu kleju nie trzymaj dozownika do kleju w tym samym miejscu, bo go rozlejesz. Dobra. Ja już mam tapetę naszykowaną. Okej. Okay. Dobra. Widzisz, tu trzeba kooperować. Nie kooperować, tylko trzeba nie wysypywać po raz milionowy rzeczy z wiadra, jak to masz w zwyczaju. Bo jeśli nie wysypujesz czegoś z wiadra, to widzisz, nagle umiemy wygrać.
na pasem żeby czasu. Nie było. Nawet ja czasami wysypuję coś z wiadra. Tylko że jak ja wysypię raz, to to już jest max, a ty 15 razy wysypiesz, zanim sobie przypomnisz, że nie wolno wysypywać. I widzisz? Teraz będziemy mieli jeszcze spory zapas czasu. O, nie wysypywałaś, ale... z wiadra. Cicho! Ale mój gruby zad tam został. Tam. Dobra, poziom zaliczony. W ogóle ja się obawiam, że my się zbliżamy niepokojąco do końca. No cóż, przynajmniej będę wiedział, że trzeba rzadko dozować odcinki, żeby na długo starczyło. No. Dobra. W śniegu wolniej się łazi, okej. Dobra, jakby zobaczymy plana. Nic nie da. Tam dywanik, dobra, to ja już zaczynę sprzątać. Nie, siostra, nie. Więc tak. Już wiem, gdzie będą kurierzy. Odbierz i tak, tapeta zielona jest do tego pokoju w kratkę, a dywanik i tapeta fioletowa będą tam. Ja biorę wiadro i ja sprzątam. Błagam, nie, siostra, ty te śmieci pogubisz. Nie pogubię, jak je niosę tam. Ty będziesz właśnie tam zanosić, ja będę tylko do wiadra zbierał. Wiem, że to jest mniej efektywne, ale musimy tak robić, bo inaczej ty po prostu wysypujesz to wiadro. Odbierz klej, proszę cię. No biegnę przecież. Daj klej. Dobra. Brawo! Po prostu brawo! O! Nic, naprawdę nic. Już nic. Dwa razy powaliłam się, ale odebrałam klej! Właśnie o to mi chodziło. Ty tam nabałaganiłaś. No, co z tym wiadrem? Czy wy to, ludzie, widzicie? Widzicie? On nie umie. Umie mi tak lepiej od ciebie. I drzwi wyważyłeś. No, to jest przecież moja specjalność. Usuwanie drzwi. Dobra. Możesz nakładać dywan, od razu mówię. Nie ma co czasu marnować. Idzie odebrać. A, ja mam już. Dobra. No słuchaj, ja miałam dywan w ręku, więc no. Okej. Okay. Chyba mamy już wszystkie rzeczy, czy coś jeszcze jest potrzebne do kompletu? Farba. Jaka farba? No, do tego pokoju, w którym ja teraz jestem. Wiesz, tutaj tapetę będziemy kłaść fioletową. A. Naprawdę, ta lama to się idealnie odwzorowuje, jeśli chodzi o twoje teraz umiejętności poznawcze podczas grania w tą grę. Cichaj. No to jest tylko największe pytanie, czy ja już zerwałem wszystkie tapety? Nie, jeszcze zostało, niestety. Ale dobra, damy radę. A ja nakładam ostatni dywan. A, dobra. To nakładaj. Nakładaj, dywan. Damy radę. Dobra. I tak, jeśli... A właśnie. Patrz, nałożę do wiadra. No, dobra. O, jeszcze nie zebrałaś jednego kawałka podłogi, tak swoją drogą tam wcześniej, jak wnosiłaś pojedynczo. I zerwaliśmy chyba już wszystko. Teraz tylko najgorsza część. Klejenie. Trzeba posprzątać wiadro, nalać do niej kleju. I jak już naleję kleja... Tutaj ty nawet tego nie ruszaj, nie, siostra, odłóż! Zaryzykowałaś zniszczeniem całego wszechświata, dotykając tego wiadra, kleju. Masz farta, że jakiś ten wszechświat przeżył twoje zlamienie. To nie było zlamienie, to był skill. Tak, ty i skill. A ja jestem Chińczykiem w takim wypadku. Nie. A od razu, jeśli ktoś tego nie łapie, to nie coś, że ja wyzywam siostrę, czy jestem dla niej wredny. To po prostu nasze takie rodzeńskie przekomarzania, bo żeby nie było dla tych, którzy jeszcze tego nie odkryli, tak, siostra to naprawdę moja siostra. Więc to. Tak, i stąd się ogólnie wziął nas pomysł na moj... Brawo. Rozlałeś klej. Bez komentarza. Teraz przez chwilę musisz sama popracować, bo ja muszę wyrzucić nadmiar kleju. No i muszę poczekać, żeby zrobić tak.
Będzie potrzeba więcej kleja, czy wystarczy do końca? Będzie potrzeba więcej. Ja już niosę kanister kleja. Ale ciekawe, co to za specyficzny klej, że on w kanistrze może chodzić i nie ma problemu. Nalej mi tutaj, na ścianę. Już. Okej. Tutaj. Brawo, nie zerwałeś śmieci. No nie moja wina, że ich nie widziałem. No i jeszcze jeden pokoik. To ten już jest kompletny? No, chyba tak. Okej, to bierz szybko zieloną. Zielona już tu jest, tylko ale muszę wziąć... Żeby... Chodziło, żebyś brała zieloną już tam nakładać. A. Ty mi się nie przejmuj, ja to wszystko powynoszę, naprawdę. Bo czas nam się kończy. Nie zdążyłam. No, ja to... nie wynoś, tylko... Siostra, jeśli nie wyniesiemy, to i tak nie zaliczymy pozioma. Więc no... Już ci klejuję. Już mi klejujesz. Tak. I wiem, że mówi się kleisz, nakładasz klej i tak dalej, ale ja mówię po swojemu. Jeśli czegoś nie nauczyłaś jeszcze do tej pory, to przykro mi, ale ty tego nie nauczysz nigdy. Znaczy, za to, ile... to wystarczająco długo, więc się nauczyłam. To dobrze, że się nauczyłaś. Jestem z ciebie dumny. No niestety jestem świadom tego, że niektórzy potrafią się nie nauczyć nigdy mojego sposobu gadania, więc tak. Ale wiecie, to właśnie ten specyficzny sposób przedstawiania wszystkiego i gadania czyni mnie prawdziwym gwiazdnym kluczem. No. I widzisz, jeszcze gdzieś czegoś nie ma. A mamy 26 sekund. Zabier projekt. I gdzie czego nie ma? Nie wiem. Jedna ściana, w ogóle nieruszona. Mówiłeś, że ogarnęłeś! Nie zdążymy, znowu zrobiliśmy. Nie, zabrakło znowu. Jedna ścianka, no. Trudno, restart. Nic zaleci, nic ująć. Restart. Gra się robi trudna. Ja wiem. Wszystko za drugim razem i tak przechodzimy. O, ja idę odebrać. Na pewno zostawiasz mnie samą z wiadrem. A co to za różnica? I tak byś wyspał, nawet jakbyś szła odebrać. Ja cię na tyle znam. Wiadro leci. Puste? Tak. No ja mam nadzieję, bo się nie jest... Idę odebrać kleja. Czyli największe zło tego świata. Zaraz po wiadrze z klejem. Nieprawda, zaraz po brokacie. Który do dziś mam na twarzy. O czym ty, siostra, do mnie mówisz? Nieważne. To jeszcze nie jest kompletne, wiadro nie jest pełne, czemu ty już się chcesz wynosić? No, toż... Nie, ja! Idź odebrać, ja tutaj posprzątam. Jak? Jak ty wygenerowałaś kolejnego śmiecia? Potykając się o nic. No bo miałam w rękach i musiałam go puścić, żeby móc odebrać tapetę. Nie wiem, co mam powiedzieć o tym wszystkim. A ja wezmę w ogóle tego projektu i obrócę pokój, żeby był pewny, że tam wszystko mam zrobione. Dobra. Okej, tak? Tak, najlepiej. Dobra. Idź odebrać. Albo nie, ja pójdę. Albo dobra, już idziesz, to ja bardziej pierwsza. Ja już szykuję klej po prostu w takim wypadku. I zrób sobie ten pokoik turkusowy. Sam mam go już robić? Okej. Dobra. W takim wypadku po prostu wiadro kleju postawię tam.
No ja będę tam robił na bieżąco, to będziesz po prostu robić ten pokój swój powoli. Jak będziesz brała klej raz na jakiś czas, to chyba nie będzie takich lam, że wylejesz go. Nie, nie, aż tak nie powinnam lamić. Nie powinnaś. Teraz sobie zrobię tak. Ale dobrze, że powiedziałeś, że nie powinnaś, a nie, że nie będziesz. Jestem z siebie po prostu dumny za szczerość. No tak. Jakbyś powiedział, że nie będziesz, to bym ci nie uwierzył. No właśnie, mamy tutaj już te tapety, a kafelki mieliśmy? Nie. No czyli jeszcze będą kafelki. Z nowości. Na ścianę kafelki? Ogólnie się pytam, czy mieliśmy kafelki. A. To ogólnie to nie wiem, chyba nie. Ja ale podejrzewam, że kafelki montuje się w ten sam sposób. Bardzo możliwe. Kleju tylko. Trzeba dolać. To ja to lepiej doleję. Zrobię. Okej, dobra, dobra. Na własną odpowiedzialność to robisz. Nie, nie tapetę, Stefan. Kleja. Kleja bier. No. Widzisz, jak mi to mozolnie idzie? Tam, nie marudź. Ważne, że nie rozlewasz. Zaraz ci pomogę. Ja mam jeszcze pomysł, żeby nie było trzeba nosić przez całe mieszkanie tego dywana. No. Zrobić tak. Możesz. I tak. Brawo. Czekaj, po prostu go wyniosę. Brawo. Ja zdążyłem do... Rozwaliłeś, nie ja. Wiem, ale i tak mi to załamuje. Całe szczęście, że tylko niektóre rzeczy się tak rozwalają, a nie wszystko. Weź projektor, proszę odwróć ściany. Weź projektor, odwróć ściany, bo muszę zobaczyć, czy wszystko jest zrobione w tamtym pokoju. Nie, dobra, dzięki, już wszystko jasne. Doleję kleje, a potem już skończysz i ja wyniosę, co ty potrzebne. Mam nadzieję, że wiesz, że to nie ma znaczenia, z której strony to wstawimy, bo jeśli ma znaczenie, to się wkurzę. To porządnie. Okej. Okay. Stawiaj. I... koniec. Tak. O nie! Jest jeszcze gdzieś jakaś jedna plama. Siostra, tutaj plama jest. Tu! No okej, okay, ale ja dotrzymam plamy, ty musisz się posprzątać. No to... ona jest dosłownie pod wiadrem. No to przykro mi, przegramy. Bo nie, ja nie mogę odłożyć, a ty zamiast sprzątać to się poślizgujesz. Więc siostra, posprzątaj ją, proszę, bo inaczej przegramy. Dziękuję. Na przykład na pewno nie musisz tak ślizgać po 10 razy, zanim coś zrobisz. Próbowałam. Nie, nie próbowałaś. Ile nam już zeszło? O, koala! Siostra zostaje koalą. Nie chcę. Nie robię coś, ale na liczniku mam już 24 minuty. A jeszcze mamy dwa poziomy. Tutaj u góry. Więcej będzie. Mówiłem. Jeszcze? Mówiłem, że będzie tego więcej, to ty twierdziłeś, że tylko dwa. Jeden, to poczekaj. Gdzie no, jeszcze? Co ty no, robisz? Wyżej! Ja chciałam wyżej. Nie można wyżej, bo nie wyżej. Mamy gwiazdek. Kiedy ty to zrozumiesz? A. Co? Zapomnieliśmy o dwunastce. A dwunastki przecież teraz robiliśmy. To gdzie jest trzynastka? Nie wiem. Nie, nie pytaj. Wezmę, czemu jeździsz windą w tej wewce? Widzisz? Poczekaj. Aha. Źli trolle. Mhm. Źli trolle, ja wam to mówię. To źli trolle z tych twórców. No to jest! Nie wiem. Zobacz plan. Aha, czyli... A, kolor naprzemiennie trzeba będzie tutaj poustawiać, no super.
Ale nawet nie mamy materiału. A na razie musimy pójść zdzierać kolory po prostu i plamy pousuwać. Jezu, to będzie ciężkie. Ta. Odbierz farbę. Ja plamy pousuwam. Miałaś odebrać farbę, nie wylać farbę. Tam ją położyć, ale się pośliznęłam na plamie. Ej, ty jesteś niemożliwa, naprawdę. Z nie pytaj mnie, jak to zrobiłam. Dobra. Tak, tylko najgorzej jest to, że tu, jeśli na przemian to mamy zrobić, to ciężko będzie. Ja pamiętam, gdzie jest turkus. Jeden. No to A, tylko patrz, najpierw trzeba tu zrobić. Ozdzierać to wszystko. Ja zdarłam właśnie turkusowy. Okej. No to nałóż już chociaż jednego turkusa, to ja będę zdzierał pozostałe i jakoś to zrobimy. Gorzej tylko, jeśli wylejesz farbę. Odbierz. Już. Na razie tego nawet nie będę tam wnosił, dopiero jak ogarniemy turkusy, to... Dobra, pamiętam schemat. Jak w sensie pamiętasz? No wiem, jak ma wyglądać. Przecież mówię, paski się zmieniają na przemian. Więc no... To jest naprawdę Jezu, to będzie wyzwanie. Ja wiem. Nie mamy wiadra. A to niby ma być problem? Tak. Właśnie to dobrze, bo gdyby było wiadro, to by się jeszcze więcej porozlewała. Największym problemem, jeśli już, to jest tutaj ślizganie się, a nie brak wiadra. Oba są problem. Ja nie wiem, jak ja to robię. Też nie wiem, ale to już nawet śmieszne nie jest. Ty po prostu się przewracasz o samym siebie, chyba. Nie o samą siebie, tylko to jest tak, że ja nie trafiam do śmietnika. Tak, nie trafiasz do śmietnika, to czemu się od tego przewracasz? No bo pod tym wtedy są śmieci, pode mną. I ten. Aha. I ty to w taki sposób robisz. Tak. Rozumiem. No cóż. To może tak szczerze poradziłbym ci już zająć się malowaniem. Bo to już wszystko pozdzierane, poza jedną rzeczą, którą ja zaraz zedrę. Więc tak, zaraz będzie można już malować kolejnym kolorem. I uwaga, ja na schemacie zobaczę tylko, czy wszystko jest zdarte. Nie, nie wszystko, dobrze. Dobrze, że to odwróciłem teraz, a nie pod koniec. Mhm. Bardzo dobrze nawet. I ja zacznę już pomału fioletę. Ej, to są takie trochę nasze kolorki w sumie. Nie do końca. Fiolet może był kolorem starego Gwiezdnego Klucza, ale teraz nie. Teraz szary i czerwony. Mech. Kiedy porzuciłem ideę litery S, od wtedy czerwony i szary, a nie fioletowy. I tak swoją drogą jeszcze taka ciekawostka, jeśli kogoś zastanawia, czym kiedyś był fioletowy, to... Czułam! O, brawo. To teraz możesz pomóc mi malować tym kolorem. Chociaż zastanawiam się, czy nie zrobiłam błędów. To zobacz na schemacie. Gdzie jest schemat? Tam. Ewentualnie zawsze można to sprawdzić, podchodząc do danej ściany i zobaczyć, czy można ją jeszcze raz pomalować. Tak. Zrobiłam błędy. Gdzie niby? Tu. To zedrzyj kolor. I skontroluj, czy wszystko jest teraz dobrze. No i tutaj też masz błąd. Nie wiem. I teraz chyba być dobrze. Oby.
Mamy jeszcze czas w zapasie, co się zobaczy. Gdzie dałaś schemat? Dobra, chyba fioletowy nigdzie nie zniknie. Dobra. Ale jest jeszcze jedno niepomalowane. Wiem, siostra. Ja sprawdzam tylko, czy jest prawidłowo. Dobra, fiolet już jest prawidłowy. Znaczy, że turkus też będzie prawidłowy. Tak? Dobra. Wynoś wiadro. I udało się. Zaliczyliśmy. Cud. Za pierwszym podejściem. Tak. Jej, super i w ogóle. Alleluja. I w sumie na tym zakończymy już ten odcinek, bo mamy pół godziny. A patrząc, jak nie ogarniamy, to już ciężko byłoby zaczynać kolejny. Więc tak. Jestem z nas dumny, że nam się to udało. I mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja jestem nadal nie tyle co zachwycony, co zadowolony z tej gry. Bo ona nie jest jakaś wyjątkowa, jest po prostu poprawna, najłatwiej mówiąc. Więc tak, nie będę więcej marudził. Nie jest jakoś taka zła, ani nic. Tego, czego można było się spodziewać po tej grze, po prostu. Ale dobra. Następne pokoje i tak dalej, to już następne odcinki. Zobacz, ile punktów będzie trzeba mieć. Oj, no sporo, ale dobra, mniejsza. Więc tak, następne pokoje, następne odcinki, które będą jak będą, a póki co to tyle. Masz coś do dodania, siostra? Nie chcę być lamą. No to nie będziesz lamą. Dobra, w takim razie to tyle, dziękuję, do zobaczenia i trzymajcie się, hej hej! Bajo!